Apolonio Szusejko i od kilkudziesięciu lat jestem w Towarzystwie Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Moim tematem jest społeczna rola Towarzystwa, wsparciem w upowszechnieniu morskiego dziedzictwa kulturowego, opieka nad latarniami morskimi, naszym statutowym obowiązkiem. Dla mnie pierwsze zdanie jest najważniejsze. Zwiedzanie latarni morskich rozpoczęło się wraz z przemieszczaniem się ludzi. Nastąpiło to według mnie w XIX wieku. Pierwszą instrukcją, która mówiła o tym, co można, a co nie można robić w czasie zwiedzania, był dodatek do instrukcji obsługi latarni morskiej Rozewie wydanej w roku 1866. Ale myślę, że ludzie zwiedzali tę latarnię trochę przed rokiem 86. W tej instrukcji napisano, że latarnię można zwiedzać tylko w obecności latarnika. Do latarni nie wolno wchodzić ze zwierzętami. Do latarni nie wolno wnosić parasoli, jak również w latarni nie wolno pić alkoholu. Ani samemu, ani z latarnikiem. To były normy przestrzegane. Przestrzegane i za to. Czym są latarnie morskie, że są trwałymi pełnikami historii i techniki z uwagi na ich niepowtarzalny charakter? Wzbudzają niesłabnące zainteresowanie tych, którzy widzą w nich zarówno piękno architektury, jak i pomniki morskiego dziedzictwa kulturowego. Nie stanowią jeszcze reliktów przeszłości, ale powoli zaczynają zmieniać swoje przeznaczenie. Pierwsze latarnie, jakie pokazały się na świecie, to mniej więcej 300 lat przed naszą erą. Najpierw Kolos Rodyjski, a potem Faros Aleksandryjski. Budowle te nie przetrwały do naszych czasów. Kiedy Kolos zginął, nie wiadomo, ale Faros Aleksandryjski 1413, pierwsze trzęsienie ziemi, 1415 całkowicie. Wysokość domniemana wynosiła około 160 metrów. Potem budowano większe żaglowce i one służyły żaglowcom i parowcom, ale nigdy latarń większych niż 160 metrów nie było. Dla żaglowców i latarń morskich okres świetności minął i został zastąpiony przez mostek kapitański, na którym jest sterowanie i określenie swojej pozycji. Do latarń przychodzą bez przerwy ludzie. To jest latarnia w stylu. Na naszym wybrzeżu jest 15 latarń morskich. Jest 5 towarzystw, będę na następnej ilustracji. Z tych 15 latarń morskich 12 jest udostępnionych do zwiedzania plus, nieważny plus, 5 organizacji, które zajmują się zwiedzaniem w latarniach morskich. To jest Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, które działa od 1958 roku. Stowarzyszenie Miłośników Latarni Morskich Szczecin, które działa od 1996 roku. Od wczoraj wyłączyli im latarnię morską Świnoujście. Już nie można ze względu na strategiczne położenie i odległość mniejszą niż 200 metrów drogi, która prowadzi obok, nie wolno zwiedzać, nie wolno udawać się do latarni morskiej Świnoujście. Latarnia morska Gdańsk, Nowy Port zaczęła działać od roku 2004, Promare Baltico rok 2007 i Słowiński Park Narodowy, który przejął latarnie morskie od Promare Baltico w roku 2013. Na naszym obszarze w województwie pomorskim mamy pięć latarni udostępnionych dla ruchu turystycznego. Tu są 4: Krynica, Hel, Rozewie i latarnia morska Stilo, która leży koło Łeby. To jest chronologia powstania latarni morskich od pierwszej, najstarszej Rozewie. Ono powstało w XIV wieku, a tu jest jako budowla w roku 1822, do ostatniej latarni Port Północny, rok 1984. To są wysokości latarni.
Dwie są powyżej 50 metrów, reszta do. Położenie latar względem poziomu wody. I z czego są latarnie zbudowane? Połowa jest zbudowana z cegły, dwie są betonowe, trzy stalowe i z kamienia rozewie i kikut. Tyle. ...65 lat temu z inicjatywy organizatorów ruchu, naukowców i osób zajmujących kierownicze stanowiska na placówkach Wybrzeżu zostało założone Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. To był rok 65. Towarzystwo sobie postawiło za cel stworzenie Muzeum Morskiego w Gdańsku. Wcześniej próby były podejmowane w Szczecinie, ale nie prowadząca osoba tam nie uzyskała akceptacji tego, przyjechała do Gdańska i zaczęto tutaj powtórnie prowadzić starania o stworzenie Muzeum Morskiego. W roku 1 października 1960 roku utworzono dział morski w Muzeum Pomorskim. Natomiast 1 stycznia 1962 roku utworzono samodzielną instytucję kultury Muzeum Morskiego w siedzibie Żurawia Gdańskiego. I my funkcjonujemy teraz przy Muzeum, Narodowym Muzeum Morskim. Po osiągnięciu celu, jakim było powstanie Muzeum Morskiego, inicjatorzy tego ruchu poszli za ciosem dalej i spróbowali uruchomić dla turystów, dla osób zwiedzających wybrzeże, latarnię morską w rozewiu. Inicjatorami tego był pan inżynier Romuald Glazenap i latarnik, brat przedwojennego latarnika Leona Wzorka, pan Władysław Wzorek. Pan Władysław Wzorek był inicjatorem wielu rzeczy, które działy się w rozewiu, inicjatorem tego obelisku z okazji przejęcia przez Wojsko Polskie Wybrzeża, jak również był inicjatorem albo współinicjatorem nazwania Latarni Morskiej Rozewie imieniem Stefana Żeromskiego i umieszczeniem tablicy na ścianie Latarni Morskiej. On również po śmierci marszałka Piłsudskiego był inicjatorem zawiezienia na kopiec kościuszki w Krakowie wzoru, modelu latarni. W 50 roku na ścianie latarni pokazała się z okazji 25. rocznicy śmierci Stefana Żeromskiego tablica pamiątkowa. Natomiast w roku 69, w 30. rocznicę śmierci Leona Wzorka, umieszczono tę tablicę, która mieści się wewnątrz Latarni Morskiej. 23 czerwca 1963 roku rozpoczęto ruch turystyczny w Latarni Morskiej Rozewie. To są dwa zdjęcia połączone, góra i dół, a obok latarnik powojenny. Pan Władysław Wzorek, Stefan Żeromski, który stale patrzy na wszystkich, którzy przychodzą do muzeum. Rok później, to zdjęcie pochodzi z 64 roku. Ci inicjatorzy, którzy rozpoczęli działalność zwiedzania Latarni Morskiej, przeszli do towarzystwa i przekazali towarzystwu cały obiekt we władanie. Od tego czasu towarzystwo dysponowało środkami finansowymi, którymi wspiera cały czas muzeum. Muszę dodać, że my jesteśmy organizacją pożytku publicznego,
która może przyjmować dotacje od osób indywidualnych, jak również składamy nasze sprawozdania do Ministerstwa Finansów. Proszę Państwa, od roku 1963, kiedy rozpoczął się ruch turystyczny, do roku 1992 podlegało zwiedzaniu tylko Muzeum w Rozewiu. W 1992 roku nastąpiła zmiana. Pierwszy etap do pomarańczowej kreski to było działanie wspólne z latarniami Ustka, Jarosławiec, Gąski, Kołobrzeg i Niechorze. Ponieważ dwukrotnie w latach 90. nastąpiły zmiany w administracji morskiej, od roku 95. pod czerwoną kreską jest zwiedzanie tylko w latarniach morskich, wykazane tutaj tylko województwa pomorskiego. Odwiedza nas ponad 250 tysięcy rocznie. Nawet trzeba to ograniczyć, to nie jest rocznie, to jest frekwencja letnia, okresu wakacyjnego, bo od września do końca maja jest zwiedzanie tylko Rozewia, ale to bardzo znikome w ilości tysiąca osób, które przychodzą do latarni. Skoro tak dobrze szła działalność zwiedzania na latarni morskiej w Rozewiu, aktywiści tej organizacji postanowili zaadaptować maszynownię i wykorzystać stodołę dla celów wystawienniczych. Udało się to zrobić niemal 20 lat później. Latarnię podniesiono w roku 1978 o 8 metrów. Z lewej strony jest dźwig, który podnosi tę część kopułę, dostawiają z prawej strony 8-metrową nadstawkę i na niej kopułę. Zresztą to razem dostawili. Latarnia przedwojenna, jeszcze przed umieszczeniem tablicy pamiątkowej nazwania imienia Stefana Żeromskiego, i latarnia powojenna, współczesna. W 1991 roku nastąpiła zmiana organizacyjna w administracji morskiej. Utworzono Biuro Hydrograficzne Rzeczypospolitej Polskiej. Ja miałem przyjemność być poproszony na rozmowę do nieżyjącego już Lecha Kaczyńskiego i zadano mi pytanie, czy jest pan w stanie stworzyć Biuro Hydrograficzne Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedziałem, że tak. Przyjechałem następnego dnia do Gdyni i otrzymałem nominację od premiera Bieleckiego na organizację Biura Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej, a 3 miesiące później na dyrektora tej instytucji. Tym hasłem zwiedzajcie wystawę latarnictwa morskiego Rozewie. Zapraszamy wszystkich do Rozewia. Cele i zadania towarzystwa są dla Państwa nieistotne, ale istotna jest te następne. Wymieniłem 4 zadania, którymi wspomagamy nie tylko Narodowe Muzeum Morskie, ale to jest wspomaganie rozwoju muzeum, upowszechnianie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie, wspieranie innych instytucji i działania na rzecz kultury morskiej, sztuki, ochrony dóbr, jak rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej. Proszę Państwa, 5 latarni, którymi zajmujemy się my, i po 5 latach instytucję, w której pracowałem, przehandlowano, to znaczy zlikwidowano instytucję. Wszystkie latarnie morskie, 5 zostało w województwie pomorskim, a następnych 8 to są latarnie morskie, którymi opiekowała, a które podlegały
i Szczecińskiemu Urzędowi Morskiemu baza oznakowania nawigacyjnego w Świnoujściu. Pierwsze zadanie, jakie mieliśmy do wykonania w momencie, kiedy przejęliśmy ruch turystyczny, kiedy Biuro Hydrograficzne Rzeczypospolitej Polskiej przejęło ruch turystyczny i kiedy odtajniono 15 lat morskich, dla nas najważniejszą sprawą było podwyższenie barier i zrobienie szprosów między balustradami po to, żeby małe dzieci nie próbowały włożyć głowy, jak również żeby można było bezpiecznie stać przy barierze i nie wypaść. Odsłonięto w tym pomieszczeniu na górze latarni morskiej sufit, który był dotychczas chroniony. Jeszcze raz cztery latarnie tylko. I tutaj są wymienione czynności, jakie w latach 93 do roku 99 wykonaliśmy na latarniach morskich. Głównie to są sprawy adaptacyjne bezpieczeństwa żeglugi, bezpieczeństwa osób, które przychodzą zwiedzać latarnie. Idziemy do pierwszej latarni, to jest do Rozewia. Jesteśmy niedaleko przy niej, 300 metrów. Na parterze mieści się wystawa poświęcona latarnictwu morskiemu. Piętro wyżej poświęcona administracji morskiej. Tu i z tyłu Przeromski, jak również eksponaty ze starych latarni. Na trzeciej kondygnacji są przedstawione modele latarni morskich naszego wybrzeża. Natomiast na czwartej kondygnacji, z której wychodzi się na taras widokowy i można iść do góry, jest pokazana z lewej strony latarnia z roku 1822, kiedy zmieniono w niej światła nawigacyjne, to urządzenie optyczne, wtedy wprowadzono instrukcję zwiedzania latarni morskich i te obostrzenia, że nie wolno psa wprowadzać, parasolki nie można i o alkoholu też informować. I na końcu była latarnia z roku 1978. Jeszcze raz sufit i urządzenie zamontowane w roku 1910, które funkcjonowało do roku 1978 i wysyłało sygnał co 3 sekundy błysk na morze. W tej chwili, jeżeli wyjdzie się na latarnię i tym dostawionym elementem podejdzie do góry, do 2019 roku było to światło złożone z 20, a właściwie 40 lamp. Natomiast w tej chwili świecą tylko malutkie lampy LED-owe, tu są pokazane, które mają zasięg horyzontalny, to jest 45 km. Proszę Państwa, dla nas ważną sprawą jest przyciągnięcie turystów i zapamiętanie o tym, że byliście Państwo na latarni morskiej. W roku 2006 wspólnie z pozostałymi organizacjami założyliśmy taką legitymację, paszport Bliza. Bliza, co oznacza latarnia. A czy wiecie Państwo, co oznacza świecona torma? To jest z niemieckiego Leuchtturm i Kaszubi używali określenia takiego dla swoich latarni, dla latarni helskiej, latarni jastarnianej i dla latarni rozewskiej, określenia świecona torma. Nie wiem, teraz się zamieniło tę nazwę świecona torma i używa się określenia Bliza. Osoba, która zwiedzi 5 latarni, otrzymuje odznakę brązową. Osoba, która zwiedzi wszystkie latarnie, otrzymuje odznakę srebrną, a za zwiedzenie 3 zagranicznych jest uznawany za badacza latarni morskich. Muszę przyznać, że mamy ponad 12 tysięcy osób, które posiadają odznakę
brązową, około 6 tysięcy osób posiadających odznakę srebrną i 625 albo 30 odznakę brązową. Potwierdzeniem wizyty w Latarni Morskiej są przykładowo tutaj dwa stemple, Rozewie i Hel. 19 czerwca 2006 roku już się rozpoczęła. Mamy również dla osób bardziej ruchliwych, którzy jeżdżą za granicę, możliwość zdobycia odznaki International, Bliza International. Za zwiedzenie Muzeum w Warneminde, Muzeum w Karsklonie, Muzeum w Kłajpedzie i Muzeum Narodowego Muzeum Morskiego otrzymuje się taki pamiątkowy medalik. Proszę Państwa, wspólnie z urzędami morskimi przystąpiliśmy do obchodów rocznicowych, które były prowadzone i które są związane z latarnią rozewską. W 2006 roku uruchomiliśmy ten budynek maszynowni i potem będzie obraz przedstawiający piekarnię-wędzarnię. Ten remont otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Gospodarki i Budownictwa w 2006 roku, ponieważ startowaliśmy w tym konkursie. To jest uroczystość związana z murowaniem repliki tablicy nadania imienia Stefana Żeromskiego i zwiedzania maszynowni w Rozewiu. To są elementy w maszynowni w Rozewiu. Dzieci wchodzące do maszynowni i 5 lat później postanowiliśmy uruchomić następny obiekt, żeby przyciągnąć ludzi, żeby zatrzymać w jakiś sposób. Zrobiliśmy remont obory stodoły. Nazwaliśmy to stodołą i w tym obiekcie od 12 lat mieliśmy dotychczas około 40 wystaw. Wystawy u nas w stodole odbywają się miesiąc. Po miesiącu następuje następna wystawa. Urządzamy dla wystawiających wernisaż albo finisaż, jeżeli nie mogliśmy być na rozpoczęciu tej instytucji. To jest wygląd stodoły i uroczystość jej otwarcia. Z tyłu między przecinającym a osobą stojącą plecami stoi dyrektor Królikowski. Osobę przecinającą Państwo przedstawię. Jeszcze raz środek stodoły. Nie wiem dlaczego. Aha. 12 sezonów twórcami byli. Wystawiamy wszystko. Zdjęcia, rysunki, obrazy, rzeźbę, działalność osób niepełnosprawnych również jest przez nas przyjmowana i akceptowana. To są zdjęcia ze stodoły. Tim Jeff, który jak zobaczyłem, jak wyjeżdżał ze statku po przybyciu ze Stanów Zjednoczonych, byłem zaskoczony, jak on da radę na tym wózku elektrycznym małym zwiedzić Hel i Rozewie. No on dał radę, no po prostu zaparcie tego człowieka było takie silne, że wszedł do góry. Z prawej strony są latarnicy, którzy otrzymali medal przyjacielowi Narodowego Muzeum Morskiego. To jest takie nasze odznaczenie, którym wyróżniamy osoby. Od mniej więcej 2011 roku funkcjonuje określenie już nie stacja nawigacyjna, a blizarium rozewskie.
To dla osób, które zwiedzają, jest bardziej przyjazne i mówi co się tutaj dzieje. Blizarium Rozewskie pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Proszę Państwa, z lewej strony malowano to w roku 2013, a z prawej strony malują w 2017. To jest tył latarni i przód latarni. Tak mniej więcej potrzeba istnieje, żeby to robić. A po zmianie świateł latarnia, przedtem jeden snop kręcił się dookoła cały czas, a teraz sześć snopów świeci jednocześnie. 10 września ubiegłego roku obchodziliśmy 200-lecie tej latarni. Z tyłu jest, u góry jest napis, na który nam zezwolono tylko jeden dzień, żeby on istniał. Wydaliśmy z tej okazji Poczta Polska wydała znaczek, który jest z prawej strony na dole, w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy, a z boku jest napis Archiwum Ałysejko, to znaczy z mojego. Ja namówiłem pocztę, żeby oni ten znaczek wydali. W tym roku w Rozewiu mamy następujące wystawy. W czerwcu wystawy artysty Baranża Kalinowskiego, a w lipcu będziemy prezentowali prace, które wezmą udział w konkursie popiersia Ignacego Paderewskiego. Mam nadzieję, że będzie ich kilka, może nawet kilkanaście i zrobimy prezentację w Stodole w miesiącu lipcu, może nawet. Tu jeszcze raz wymienione prace, które były. Jeszcze raz, a frekwencja tylko w Rozewiu. W roku 2020, kiedy rozpoczęła się epidemia, poziom spadł jak po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981. Ale frekwencja w latarni Rozewie utrzymuje się od 20 lat na poziomie powyżej 100 tysięcy. Proszę Państwa, to nie są pieniądze, które my, to są pieniądze, które my zarabiamy, ale to są pieniądze, którymi my wspomagamy działalność Narodowego Muzeum Morskiego, jak również utrzymujemy latarnie morskie, wszystkie te cztery latarnie morskie, w których organizujemy ruch turystyczny, żeby one były przyjazne dla zwiedzających. Już. Jak zadzwoni mój zegarek, to wtedy będzie. Latarnia Stilo. Proszę Państwa, w latarni Stilo oprócz tablicy, którą umieściliśmy w 2006 roku, istnieje po pierwsze latarnika Romana Łozickiego, który był fantastycznym gawędziarzem i do którego ludzie drgnęli. Potem, jak będzie przerwa, to opowiem dowcip o nim. Nie chcę zajmować w tej chwili czasu. W latarni Rozewie Stilo również są prowadzone wystawy. Remont latarni metalowej jest łatwiejszy trochę, bo są rusztowania. Po pierwsze Łozickiego i latarnicy, którzy przyszli w 2014 roku na uroczystość odsłonięcia tego. Raz w roku na święto, Międzynarodowe Święto Latarni Morskich, organizujemy piknik muzyczny przy latarni Stilo. I tutaj latarnicy ze Stilo, którzy również otrzymali oznaczenia. Ta osoba stojąca z lewej, choroba przyszła w listopadzie, a na początku grudnia ubiegłego roku został pochowany. Latarnia, światło na górze również zmienione. Frekwencja Stilo od 2005, 40 tysięcy osób. Co remontowaliśmy, to jest tutaj. Wchodząc do latarni morskiej w Helu, trzy minuty proszę.
wchodząc do Latarni Morskiej w Helu, zdjęcie z lewej, tak się idzie do góry i zdjęcie z góry na dół, zejście. Pan Brojek, który 42 lata był latarnikiem. Latarnia w Krynicy Morskiej i rozpoczyna się wejście. Wejście nie dla każdego wygodne, ponieważ idzie się taką w studni 30 metrów do góry, przy ścianie podwyższone barierki dla osób. Jestem z latarnikiem, któremu Szwed zrobił, Ritz Magnus zrobił zdjęcie, a dziecko ma moją książkę Polskie Latarnie Morskie na pocztówkach. Przyjaciele dla muzeum, wszystkie darowizny, które sprezentowaliśmy Narodowemu Muzeum Morskiego, zostały ujęte w tej książce. 5 lat temu pani wiceprezes Teresa Boguszewska była współautorką tego. Natomiast na 60-lecie Narodowego Muzeum Morskiego podarowaliśmy obraz Mariana Mokwy, przedwojennego okrętu żaglowego marynarki wojennej ORP Iskra. Nasza działalność, współdziałanie międzynarodowe to między innymi po prawej stronie z panem Ajdasem z Łotwy wydaliśmy wspólnie dla niego latarnika Sienkiewicza. U góry zdjęcie w Niemczech, na dole zdjęcie z Kłajpedy. Rozewie 2. Powiem tylko, to jest zdjęcie, które prezentuje wygląd latarni od roku 1910, kiedy zdjęto urządzenia świetlne, do roku 2014, kiedy rozpoczynaliśmy remont tej latarni. I w roku ubiegłym, w 2016, nazwaliśmy tę latarnię imieniem Jana Kasprowicza, bo to jest kolega Stefana Żeromskiego. Razem brali udział w plebiscycie po I wojnie światowej. I latarnia rozewska. Zdjęcie pana Roberta Dążała z 1 stycznia 2016 roku. To jest zdjęcie z 1 maja ubiegłego roku, kiedy obchodzono uroczyście otwarcie tej latarni. Jeszcze 2 slajdy państwu chcę. Udostępniliśmy dla osób niepełnosprawnych możliwość oglądania tego, co jest z góry, a dla osób niewidzących przeczytanie w Braille'u, co jest o latarni. Proszę państwa, na latarnie morskie, na remonty i działalność, żeby latarnie były ładne, wydaliśmy 4 miliony złotych. To jest kwota, którą Urząd Morski, gdyby prowadził samemu działalność gospodarczą, nie mógłby tych pieniędzy zatrzymać dla siebie, a musiałby odprowadzić do Skarbu Państwa. Mając nas, współdziałanie z Urzędem Morskim powoduje to, że my mamy możliwość pomalowania latarni, wyczyszczenia po to, żeby one wyglądały takie, jakie są. Oprócz tego nasze umundurowanie latarnika to jest medal Przyjacielowi Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, który wydało Towarzystwie Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Mundur naszego latarnika jest w Światowym Muzeum Latarnictwa w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych. Już kończę, panie Tomaszu. Już kończę. Szanowni państwo, na zakończenie swojego wystąpienia wyrażam nadzieję, że uczestnicy podzielą pogląd,
że Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego skutecznie przyczynia się do ochrony zabytków kultury morskiej oraz upowszechniania wiedzy o latarniach morskich społeczeństwem. Taki był tytuł wystąpienia: Społeczna rola Towarzystwa wsparciem w upowszechnianiu morskiego dziedzictwa kulturowego. Dziękuję Państwu za uwagę.